kochani, w kolejnym moim filmiku z serii Wszystko o moich roślinach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat fikusów. Ja w swoim domu posiadam dwa fikusy. Jest to fikus sprężysty, ten tutaj, który widzicie. Oraz obok mam fikus, naprawdę nie wiem jak to się wymawia. Pisze się Abdiani, nie wiem czy czyta się Abdiani. No i właśnie posiadam te dwa fikusy. Kiedyś miewałam jeszcze fikusy Beniaminy, ale nie mam ich ze względu na to, że po prostu wydają mi się dość trudną rośliną, dość kapryśną, może nie tyle trudną, co kapryśną. Bardzo często w nowym miejscu rzucają liście i nie wiem, chyba się tak nie bardzo lubimy. Mój pierwszy właśnie tutaj fikus sprężysty, ten oto tutaj, ma około pół roku. I jak pamiętacie z moich filmików, które wstawiam, zakupiłam go całkiem przypadkowo za całkiem fajne pieniądze, że tak powiem. Jest to fikus, który też jest praktycznie, można powiedzieć, kapryśny, ponieważ bardzo nie lubi przestawiania. Jeżeli fikusa sprężystego zakupimy, to raczej od razu powinniśmy znaleźć dla niego miejsce, które będzie ostatecznym miejscem, w którym on będzie stał. Z tego względu, że jeżeli się go przestawia, on często przestaje po prostu rosnąć dalej. Ja miałam, pamiętacie też pewnie z moich filmików, takiego fikusa, jeszcze mój tata wtedy żył, ja go dość długo miałam. No niestety pojawił mi się wciorniastek, nad którym nie byłam już w stanie zapanować. No i niestety fikus skończył za roślinnym mostem, jak to się mówi, i nie przeżył. No niestety. Mam nadzieję, że z tym fikusem będzie dużo prościej. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że malutki problem zaczął mi się pojawiać tu na jednym liściu. Teraz Wam to pokażę. Ale myślę, że w porę... O, tu zobaczcie. Pojawiła mi się taka plama. Tu z tej strony wygląda tak, od spodniej strony liścia. Od zewnątrz jest tylko taka może jaśniutka, żółta plamka, której pewnie nie za dobrze widać w kamerze. Ja nie lubię stosować za bardzo środków chemicznych, więc zastosowałam oprysk domowy. Na czym polega oprysk domowy? Ja robię sobie taką miksturę z czosnku, to znaczy 3 ząbki czosnku wlewam do słoiczka przygotowanej wody, zostawiam na 24 godziny. Tak, kochanie, Laura się bawi z bratem i rozmawiają. I po prostu później tą miksturą spryskuję moje rośliny. Jeżeli widzę, że na przykład mają jakieś takie zmiany, typu ten fikus. Ta zmiana na fikusie, oczywiście, że już mi się nie cofnie, ale nie powiększa się, nie przeniosła się na inne liście, także mam nadzieję, że już więcej mi takie plamy nie wyskoczą. Jeszcze na koniec, jak zrobiłam ten oprysk czosnkiem, oprysk taki robiłam 2 razy dziennie na zmianę na liściu, profilaktycznie na wszystkie liście też można prysnąć. Stosowałam to przez tydzień i plama przestała mi się poszerzać i po każdym zlaniu rośliny tą wodą z czosnkiem tą plamę smarowałam jeszcze cynamonem, bo nie wiem czy wiecie, z jednej i od spodu i od zewnętrznej strony, bo nie wiem czy wiecie, ale cynamon ma bardzo duże właściwości bakteriobójcze i bardzo dobrze jest na przykład, gdy na przykład ukorzeniamy roślinę albo gdy przesadziliśmy roślinę nową, świeżo kupioną ze sklepu, dobrze jest posypać na wierzchnią warstwę ziemi troszeczkę cynamonu, bo to nam odkazi podłoże dość fajnie i również sprzyja to lepszemu przyjęciu się korzeni w ziemi, a także jeżeli na przykład ukorzeniamy sadzonkę jakąś czy coś takiego, też można wsypać do tej ziemi cynamonu lub nawet na same miejsce, w którym będą wychodziły korzenie, cynamon, bo to po prostu pomaga nam w rozroście korzeni. Cynamon naprawdę ma bardzo, bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o rośliny. Tak, i przechodząc do tego fikusa sprężystego, jest to roślinka, tak jak już powiedziałam, też dość kapryśna. Uwielbia, bynajmniej moja roślina lubi, bardzo stać w słonecznym dość miejscu.
Gdy nie było słońca, wolniej rosła, a teraz już powypuszczała nowe tutaj mamy malutkie zaczątki liści. Lub mi słoneczko, tak jak powiedziałam, przeciągi mu nie przeszkadzają, bynajmniej mojemu egzemplarzowi. Podlewam umiarkowanie, to znaczy czekam, aż wierzchnia warstwa ziemi przeschnie i dopiero wtedy podlewam. To tak mi wychodzi mniej więcej raz w tygodniu. Troszeczkę ograniczyłam teraz, dość mocno w sumie ograniczyłam teraz zraszanie, z tego względu, że po prostu się boję po tej plamie, żeby ten grzyb się nie odnowił. I w tej chwili zaprzestałam zraszania, zresztą mój fikus stoi w kuchni, co samo w sobie sprzyja, że po prostu ma wilgotne powietrze, bo ja dość dużo tutaj gotuję i jednak ta para się unosi. Jaka jest różnica między tym fikusem sprężystym, a tym powiedzmy Abdiani? No więc różnica jest znacząca w wielkości liści. U Abdiani liście są, u tego tutaj liście są dużo węższe i dużo ciemniejsze. Pewnie tego na kamerce za bardzo nie widać. W ogóle jest to drobniejsze. Tu mam 3 sztuki wsadzone w doniczkę. Zresztą w sprężystym też mam 3 sztuki wsadzone w doniczkę. Dużo drobniejsze, spójrzcie, są te liście. Dużo ciemniejsze są te liście. I jak wychodzą młode listki, to teraz tak trochę to ściemniało. Tutaj jest żywo-czerwony ten, że tak powiem, nowy kokonek liścia. Nie wiem, jak to nazwać. Również podlewam tak samo jak fikusa. Tak, kochanie. Również podlewam tak samo jak fikusa sprężystego. Czyli średnio raz w tygodniu. Czekam, aż wierzchnia warstwa przeschnie. I wtedy podlewam po raz kolejny. Przepraszam za zakłócenia, ale moje dzieci się bawią tu w pokoju i troszeczkę są krzyki. No cóż. Taki teraz jest okres, że dzieci nie chodzą do szkoły i Laura tu właśnie z Antosiem się bawi, jest trochę głośno. Zarówno w ziemi do tego fikusa, jak i do fikusa sprężystego dodałam do ziemi perlitu, na dno oczywiście keramzyt i tak sobie rosną, mam nadzieję, że będą rosły super. Też go zraszam umiarkowanie, tak postępuję z nim dokładnie podobnie jak z fikusem sprężystym. Odnośnie jeszcze paproci, o których mówiłam w zeszłym odcinku, dorobiłam się paproci tej niebieskiej oto. Spójrzcie, to jest tak te zwane plebodium. Nie wiem, jak to się dobrze też wymawia, plebodium. Przez H się pisze, plebodium chyba. Jest to paproć o nalocie, na której liściach jest taki fajny niebieskawy nalot. Trzeba pamiętać, że nie powinno się raczej tej paprotki zraszać, z tego względu, że podobno podczas zraszania ten nalot może nam zaniknąć. Myślę, że się też u mnie dobrze przyjęła, bo mam ją już z miesiąc prawie będzie. Tak myślę, nie, mniej, co ja mówię miesiąc. Z 2 tygodnie, 2-3 tygodnie ją mam chyba, tak jakoś mniej więcej. Myślę, że się przyjęła, bo nic mi nie schnie, nic mi tutaj nie opada, nic mi tutaj nie ususzyło się jeszcze. Myślę, że jest i tutaj dobrze. Też stoi w kuchni, także wilgotność ma dość dużą. Należy też pamiętać przy podlewaniu tej paproci o tym, aby nie lać do środka wody do kłącza, tylko żeby polewać wodą przy brzegach doniczki. Ewentualnie można donicę zamaczać w miseczce z wodą. Ja teraz u nas właśnie tutaj w Anglii były dość duże opady i ja sobie po prostu nazbierałam deszczówki do różnych pojemników na ogrodzie i w tej chwili staram się podlewać tą wodą właśnie deszczówką. Myślę, że to roślinom bardzo sprzyja. Na pewno jest to dużo lepsza woda niż ta woda kranowa nasza, bo zwłaszcza, że u nas jest bardzo chlorowana. Także no, mam jeszcze plebodium, tak jak widzicie. Myślę, że uznawana jest ta paproć za średnio trudną. Myślę, że jest na pewno trudniejsza w hodowli niż ten mój Nicholas Diamond. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. No zobaczymy też, jak jej będzie. Bardzo podobał mi się ten niebieskawy właśnie nalot i z tego względu ją kupiłam. Także mam nadzieję, że mi będzie ładnie rosła. Myślę, że w kolejnych odcinkach porozmawiamy na temat pahiry. Chociaż właściwie pokażę Wam ją już dzisiaj.
Zakupiłam sobie pahirę, byłam w mieście ostatnimi czasy i powiem Wam szczerze, że jechałam po drugą monsterę. Chciałam sobie kupić jeszcze jedną monsterę, ale doszłam do wniosku, że w sumie poczekam, aż mi się ukorzeni ten liść monstery, zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. I były fajne pahiry, to znaczy fajne. Ona była ta i była jeszcze jedna. A właśnie to jest ta pahira. Tak zwane drzewko butelkowe. Ona jest w sumie taka bidulka troszeczkę. Jak ją kupiłam, listki miała totalnie opadnięte, bo jak wiemy, pahira, może nie wiemy, pahira potrzebuje bardzo, lubi dużo wody. Jak nazwa nawet wskazuje, to jest pahira aqua coś tam. Przepraszam, ale ja nie wszystkie nazwy tak dokładnie potrafię powtórzyć. Ale mówię, dam jej szansę, kupię sobie tą pahirę z tego względu, że już kiedyś chciałam mieć, u mnie w miasteczku nie do dostania. Spójrzcie, ile ona ma maleńkich, świeżo wychodzących liści. Full. Naliczyłam, że ma ich około 10. Nie wiem, pewnie tego nie widać. O, tam w głębi są. Ma przynajmniej 10 małych, świeżo wychodzących listków. Jest to roślina dość problematyczna, dlatego zastanawiam się, czy u mnie przetrwa. Mam nadzieję, że tak. Zrobię wszystko, żeby tak się stało. Ona uwielbia glebę z lekkim dodatkiem, lekko gliniastą lub z dodatkiem piasku. Lubi glebę żyzne. Ona tutaj właśnie w tych grubych kłączach magazynuje wodę. Jest też dość żarłoczną rośliną. Lubi dużo nawozu. Znaczy dużo. Lubi nawóz. Przepraszam za niedogodności. Przepraszam za niedogodności, ale wyleciała mi komórka z ręki. Przepraszam. Jeszcze raz. Może patrzmy dalej. Właśnie ona bardzo lubi nawóz, tak jak już wspomniałam. Bardzo lubi również zraszanie. Generalnie powinno się zraszać, mimo wilgotnego powietrza w pomieszczeniu, powinno się zraszać codziennie, a nawet czytałam gdzieś, że 2 razy dziennie by jej nie zaszkodziło. No i często podlewać. Z tym, że lepiej przeczekać, aż wyschnie podłoże. No zabawa tam wra na całego. Przepraszam za zakłócenia jeszcze raz. I jeżeli przeschnie podłoże, wtedy można ponownie ją podlać. Podlewa się obficie. Jak widzicie, to jest kilka pachir złączonych w taki warkocz. No i one właśnie tak rosną. Tak samo bardzo lubi stanowisko słoneczne pachira. Znaczy się może nie takie pełne, rażące słońce, ale stanowisko, w którym słońce występuje. Jest jasne, musi mieć dużo światła, lubi troszkę słońca też od czasu do czasu, może tak to nazwijmy. Także taka właśnie jest pachira, mam ją od przedwczoraj. Także zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Mam nadzieję, że się Wam filmik podobał. Zapraszam Was na kolejne filmiki z serii Moje Rośliny. Mam nadzieję, że Was to interesuje i że podobał Wam się mój filmik. Jak już powtarzałam w poprzednich odcinkach, ja nie jestem żadnym znawcą. Ja po prostu mówię na temat spostrzeżeń podczas hodowli moich własnych roślin domowych. I z tym się z Wami dzielę. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, to proszę to wszystko zamieścić w komentarzu, jeśli chcecie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji. I zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia, pa, pa!